Dzień dobry się z Państwem. Google też się z Wami wita. Jest, słuchajcie, sobotka, godzina 17. Już zaraz. My właśnie opuszczamy plac szwedzki, czyli IKEA zostaje za nami. Kupiliśmy tutaj, wydawałoby się, kilka rzeczy, a przy kasie 5 stówek. Ja nie wiem, jak to się dzieje w tej IKEA. Jedziemy teraz, słuchajcie, do Agaty. A ja kończę, bo ktoś do mnie dzwoni. Rozłączyłam się, słuchajcie, bo ktoś dzwonił i nomen omen dzwonili do nas właśnie z Agaty. Dzwonił pan, że nasze łóżko będzie gotowe już do odbioru. Natomiast udało mi się wyprosić, żeby przywieźli je w poniedziałek, ale nie w ten jakby pojutrze, tylko za tydzień. I pan się zgodził, chociaż powiedział, że w sumie to tak nie do końca można, ale się zgodził. Także fajnie. Teraz pójdziemy jeszcze je zmierzyć, chociaż za chwilę moglibyśmy mieć na chacie swoje. Ale pójdziemy je zmierzyć i może rozejrzymy się za jakąś jeszcze kanapą albo innym łóżkiem takim. Tak się rozglądam, bo tu są pasy co chwilę jakby, co? Takim łóżkiem do pokoju tego, powiedzmy, gościnnego, do biura Andrzeja obecnego. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Zamykam tą kamerę, żeby mi nic nie przejechało, chociaż Andrzej mnie pilnuje. Samolocik, widać go? Widać. Uwielbiam samoloty, ale idziemy do sklepu. Ogólnie powiem wam, że ilekroć tu jestem pod wrażeniem tego, jak zatowarowana jest ta Agata, jak dużo jest tutaj rzeczy na wystawce, bo po prostu można wybierać i przebierać. Porzucamy koncepcję. No, mają też stół do bilarda. Wybrałem stół do salonu. No nie zesraj się, Andrzeju. Bardzo ładny, to prawda, czaderski. A wiesz, że są takie, co się składają i co mają jakby nakładane na to blat, że możesz mieć nowy z tego stół jeden na zwykły? Kłam. Andrzeju, czy szukamy dalej łóżka / kanapy? Nie szukamy łóżka / kanapy, gdyż stwierdziliśmy, że to będzie zakup niedługoterminowy. W sensie, no, spoko Andrzej będzie twierdzi, do gabinetu. Że nie ma sensu kupować takiej kanapy bez tego szeslonga. O takiej kanapy do tego pomieszczenia, jeżeli mamy w planach zdecydować się na dziecko i lepiej kupić łóżko, które będzie łóżkiem nawet jak dziecko uniwersalnym, mało, a jednocześnie od razu dziecięcym. Czyli właśnie coś takiego, jak mieliśmy w IKEA. No, mama. Ze względu na komfort spania, po prostu, nie? Że nie masz tego dziecka. Tak, że jednak łóżko z materacem jest wygodniejsze niż kanapa. A teraz, już widzę coś takiego, tylko to jest srebrne i duże. A teraz stwierdziliśmy, że się przejdziemy tutaj pomiędzy tymi rzeczami. O, tam widzę złote nogi. I poszukamy konsolki. Tylko ta jest bardzo szeroka. I pufki małe jedynie. I pufki? No. A gdzie postawisz pufkę? Nie wiem. Myślimy o tym. Na razie się rozglądamy. No dobrze, to rozglądać się możemy de facto ze wszystkim. A co znajdziemy i co wybierzemy, to już inna historia, ale powiem wam, że naprawdę jest tu bardzo dużo bardzo fajnych, takich wielkich, czasem wręcz amerykańskich kanap, sof i tak dalej. No, to są te rzeczy. A tu jest bardzo ładny. Fajny? Nie chciałbyś mieć? Nie. Popatrz tutaj, jaka konsola. Ma złoto-srebrne nogi. Jest i taka. Ej, w sumie nie głupie, co? Ale wydaje mi się, że za duże. No do nas na pewno za dużo. I tam są, i tam jest taka konsolka. Ozu, wlazłam tutaj i teraz nie będę miała jak stąd wyjść. Musicie uważać, słuchajcie, żeby nie utknąć w labiryncie rzeczy. Ale tutaj widzę konsolkę ze złotymi nogami i już widzę jej cenę, 800 zł. No. I ja już wiem, że konsolka, która by pasowała nam do mieszkania, bo jest Ale fajne, podoba mi się to, że to jest drewniane szkło. I jest węższa. W internecie kosztuje 200 zł, a nie 800. Jakość materiałów pewnie też jest gorsza. Ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to element dekoracyjny bardziej, to chyba bym się tak nie spuszczała. Agata Meble jest tak naprawdę, nie jest producentem, tylko dystrybutorem. Więc tak. Oni po prostu biorą produkty, naklejają metkę, robią cenę i sprzedają, nie? Tak, no dużo firm się tutaj po prostu może wystawić. No i właśnie to jest spoko, bo w jednym sklepie macie asortyment z bardzo wielu miejsc. Mega mi się podoba to dymione szkło, że nie jest takie mocno ciemne, tylko trochę ciemne. Jest to fajne. Piękne, ale duże. No, drogie. I nie tanie. 8 stówek, ale gdyby ktoś był ciekawy, to ta konsola nazywa się Enamon.
Powiem wam, że jest tutaj sporo takich stolików, konsolek właśnie z tym motywem, gdzie łączy się srebro ze złotem i ze szkłem. Fajnie w sumie, bo teraz już nie jest tak, że coś musi być albo złote, albo srebrne. Można to mieszać i naprawdę spoko to wygląda. A my chyba... Coś czuję, że za chwilę się stąd zawiniemy. Bo mamy jeszcze problem takiej natury, słuchajcie, że nie mamy zielonego pojęcia, na jaki wymiar mebla do kanapy moglibyśmy sobie pozwolić, no bo nie ma mebli. Znaczy, Andrzej, no meble będą tak szerokie, jak te, które mamy teraz. Problemem jest to, że stolik, który mamy obecnie, jest właśnie taki szeroki i ilekroć podchodzimy do kanapy, to się o nią bardzo obijamy. Tamten mi się podoba. Zobaczcie, jaka ładna konsolka. Bardzo ładna. Jest 4 stówki. 100, no, bo tamten miał 120, więc jest krótszy. Tak, no. A my mamy ściany chyba też stówkę. No. Bardzo spoko. Fajne, ale szkoda, zrobię że sobie. Teraz zobaczcie. Ty chciałaś mieć złote nóżki i teraz już mam takie, czemu nie złotą? Nie, czarna też jest ładna. Też ale jest myślę, ładna. Że złota by nam bardziej pasowała, jeżeli chcemy postawić na złoty. Żyrandol, kiedyś docelowo, bo jak wiecie, teraz mamy białe plafony, no nie? Ale plafony to etap przejściowy jakby, co? Rzuciło mi się w oczy, słuchajcie, takie krzesło. Takie bardzo proste. 99 zł tylko. I powiem wam, że nie takie najgorsze. W sensie mogłoby być trochę bardziej miękkie siedzisko, ale ogólnie do przejścia. Popatrz, Andrzeja, to jest taka mini wersja tego, taki stoliczek jakby nocny. Mega ładnie ale to zobacz, wygląda. Jakbyś sobie zbiła dwa takie, to masz mniejszy stolik, jest węższy, niższy. No to prawda. Ale no to tak jak mówisz. 289 tak, pewnie takie myki, które my szukamy, to pewnie w necie są też takie mniejsze stoliki. No pewnie takie gotowce, nie? Co tak się zipują jeden pod drugi. Ale słuchajcie, nie poddajemy się. Idziemy dalej. I w ogóle powiem wam, że jeżeli... Ktoś nie idzie w zabudowę taką, wiecie, stolarską, stricte, to tutaj są bardzo ładnie zaprojektowane te pokoje, także możecie sobie zobaczyć gotowe zestawy tych mebli. Naprawdę, będę się zachwycać tym sklepem, ale uważam, że jest świetnie wyposażony. Ogromny jest wybór i jak ładnie te wystawy wyglądają. Andrzej wybaczył kolejne krzesło. Ile kosztuje, Andrzeju? 140. A jak się nazywa? Anuto. Anuto. Anuto za 140. Anuto ci do tego. Anuto ci do tego. Może być. Wygodniejsze niż tamto poprzednie. Też już droższe, ale ładne. Ładne. Ciekawe, czy można wybrać obicie. Ale obstawiam, że pewnie by się dało, bo skoro to jest tapicerowane, to zależy, co ma producent. Dobra, szukamy dalej, kochani, szukamy dalej. To jest okrągłe, więc nam nie będzie pasowało, ale generalnie chodzi mi, słuchajcie, o taki mebel, który... O! Tylko tyle? Nie wchodzi całe? No. Dobra, spodziewałam się, że wejdzie w całości. Ale tak w sumie też jest mniejsze. Chodzi mi o coś takiego, co się tak wiecie, jedno chowa pod drugie. Dzięki czemu można zaoszczędzić trochę miejsca. O, i tu Andrzej wybaczył coś takiego. No i właśnie fajnie by było znaleźć takie stoliki. Ja wiem, że tutaj poziomy są wtedy trochę różne, ale to nie szkodzi. Wydaje mi się, że skoro to jest tylko wiecie, taki stolik około telewizora, powiedzmy, to nie będzie to takim problemem. A takie 200 kosztuje. 200, dobra cena. A jak się nazywa, Andrzeju? Emile. No. Także gdyby ktoś był ciekaw, to w Agacie mają coś takiego. Fajnie, fajnie. Ale co? I idziemy dalej, słuchajcie, bo tu jest jeszcze w czym wybierać. Kolejny mebel, który nam się podoba. Lexora za 249 zł. Spoko. Tylko Andrzej, wszystkie te meble, które nam się podobają, teraz mają czarne nóżki. No. A przed chwilą ustaliliśmy, że wolelibyśmy, żeby były złote. Ale ekstra jest ten stolik. To się wyszprejuje. To się wyszprejuje. Albo jednak pójdzie się w czarne dodatki, ale bardzo ładne. No i tak, to co w Agacie to widzieliście, a to co się działo w Ikei, no tego nie nagrywaliśmy, bo były tam tłumy. Zjedliśmy obiad, nie było devolaya, więc Andrzej ubolewał nad tym faktem. Wzięliśmy sobie jakąś taką nowość, jakieś klopsiki. Nie nowe. Nie nowe, nie, no, ale ta kasza jest kasza, nowa. Ale klopsiki wege nowe. Były, no. Tak, wzięliśmy klopsiki wege z dodatkiem takiej kaszy z warzywami. Generalnie no, były to głównie warzywa po prostu, ale było bardzo smaczne.
tutaj zrobiłam chyba zdjęcie albo filmik, więc możecie teraz zobaczyć. I powiem wam, że naprawdę bardzo spoko opcja. I tak jak w moim przypadku, no już była taka godzina, że musiałam zjeść, to wydaje mi się, że było to takie niegroźne właśnie, bo w głównej mierze składało się to z warzyw, więc nie czuję się źle z tym, że zjedliśmy coś takiego. Zanim rzeczy z Ikei, to jeszcze z takich ciekawostek powiem wam, że no teraz tak koksimy tą siłownię, chodzimy regularnie, więc trzeba było zakupić sobie ciuszki. To akurat są moje spodenki. Dokupiłam sobie coś takiego. Tutaj pod spodem są leginy, na to są te takie zwiewne materiałowe spodenki, także ja sobie kupiłam taki model i dokładnie takie same, no tylko wiadomo, w wersji męskiej, więc trochę inny materiał mają. Kupił sobie Andrzejek. Tutaj pod spodem jest taki leginsik. Andrzej ma tutaj jeszcze taką siateczkę, słuchajcie, nie wiem czy to widać. Mega fajne są te spodenki. Moje były sporo tańsze, no ale od razu czuć, że Andrzeja są wykonane z porządniejszego materiału. I kupiłam sobie też takie najzwyklejsze, najtańsze kolarki, bo ja dużo takich rzeczy noszę pod sukienki, wiecie, żeby uda mi się nie odzierały. Dobra, i przejdźmy teraz do tej Ikei. Nawet mam paragon w sumie, słuchajcie. Mam paragon, to jest paragon z Ikei? Nie, to jest paragon z Decathlonu. No, spodenki Andrzeja, słuchajcie, kosztowały 9 dyszek, a moje 5, także jest różnica. O, i z takich rzeczy ciekawych, które tak sądzę. Przepraszam. Kupiłam, to słuchajcie, były takie szoty z Pirelli i stwierdziłam, że spróbuję. Mamy na odporność i na energię. Są takie niegroźne, bo mają tylko 40 kalorii, więc można spróbować. No, Andrzejek też będzie próbował, także może zaraz jeszcze w tym filmie to przetestujemy. A teraz przejdźmy do zdobyczy z Ikei. Kupiliśmy takie te podstawowe dwie patelnie. O, tak wyglądają. Zaraz wam powiem, ile kosztowało, jak tylko znajdę ten paragon. Ale mi się porwał. Ile kosztowała patelnia, słuchajcie? 6 dyszek, tak, patelnia kosztowała 6 dyszek, kupiliśmy dwie sztuki. Co prawda, przepraszam, od jakiegoś czasu mamy tą patelnię z Gerlacha i ona ma powłokę ceramiczną i jest mega spoko ta patelnia. I myślałam, że IKEA też ma patelnię z tego typu powłoką, natomiast okazuje się, że nie, że to są powłoki, przynajmniej ja takiej nie widziałam, że to są powłoki teflonowe i kupiliśmy właśnie takie same dwie patelnie, jak mamy teraz, bo tamte już nam się po prostu zużyły, ten teflon nam się trochę w niektórych miejscach pozdzierał i po prostu jedzenie przywiera, ciężko się to myje, także jakby wiecie, o co chodzi, nie? Tak, dokupiłam sobie jeszcze komplet tych małych deseczek, dlatego że jak robię sobie kanapki, kroję pomidora czy jakieś inne warzywko, to taka mała deseczka mi wystarczy i w sumie to jest bardzo spoko. Nie wiem, ile kosztowały te deski, ale już szukam. O, mam 8 ziko, słuchajcie, 8 zł. Także nic groźnego. No i generalnie tutaj to, co będę teraz wyciągać, to będą, słuchajcie, naczynia, bo mamy ten podstawowy zestaw naczyń z Ikei, w sensie to się nazywa ta seria właśnie 365+. I brakowało nam takich misek, do których moglibyśmy wysypać chipsy albo jakieś inne przekąski, jak ktoś do nas przychodzi. I sąsiedzi nam pokazali, że oni też mają zestaw tych naczyń i tego typu miski można dokupić. Także kupiliśmy sobie dwie takie miseczki i ojoj, delikatnie Katarzyno, bo to szkło, i dwie takie. I tak jak widzicie, ogólnie tych miseczek są 4 rozmiary. To jest największy i ten jakby drugi największy. Tak, tak się prezentują. Były jeszcze właśnie była jedna taka już bardzo malutka, a jedna taka, powiedziałabym, w rozmiarze takim około, nie wiem, dziecięcym, może tak bym to powiedziała. I te miski kosztowały, słuchajcie, większa kosztowała, o, no i już wiemy skąd, 5 stów na końcu. Większa kosztowała 35 zł, natomiast ta mniejsza kosztowała 30 zł za sztukę. Także nie był to najtańszy zakup dzisiejszego dnia. Kolejne rzeczy, które tu mam, to słuchajcie, talerze.
Dlatego, że część talerzy nam się po prostu wzięła i wyszczerbiła. Były różne wypadki, przypadki i... No i wiecie jak jest. A jednak jak ktoś przychodzi, to taka potem trochę wsiurnia. Dawać takie obtłuczone talerze, także kupiliśmy 4 sztuki tych malutkich i on kosztował 15 zł. I do tego kupiliśmy 2 talerze takie, takie te wiecie, większe, takie typowo obiadowe. I z tego, co mi się tutaj już rzuca w oczy, one kosztowały 18 zł. I prezentuje się to tak. Taki, wiecie, klasyczny talerz, na którym zawsze wcinamy obiad. I z takich pierdółek, bo jeszcze kilka ich mam, zostało nam tak. Taki pojemniczek, bo trzymam sobie tutaj różne posegregowane w tych pojemniczkach rzeczy w łazience i jednego mi brakowało i musiałam się posłużyć tymczasowo taką jakby małą miseczką, więc zaraz sobie to przełożę i zrobię porządek. To były nożyczki, o to poprosili nas sąsiedzi, gdyby ktoś był ciekaw, to takie, taki miks z nożyczkami kosztował 15 zł. Tutaj mam takie silikonowe rzeczy do kuchni, bo mamy ten fajny toster i jak robię sobie tosty, to nie chcę, wiecie, tam sztućcami maziać po tym tosterze, żeby nie popsuć po prostu tej powłoki. Więc wzięłam sobie jeszcze jedną taką łopatkę, bo czasem mam ją w smywarce i jestem saleniwa, żeby to umyć. To kosztowało 4 zł i do tego mam pędzelek, który kosztował złotych 5 zł. Jeszcze, o, mam jeszcze jedne talerze. Ostatnio była u mnie ciocia i przywiozła ciasto i to ciasto w sumie tak położyliśmy w tym kartoniku, w którym ona je przywiozła, ale tak potem sobie uświadomiłam, że kurde, nawet jakbym chciała to przełożyć, to nie bardzo mam taki talerz, który się do tego nadaje, bo mam tylko takie te talerze typowo obiadowe, więc kupiliśmy taki zestaw i słuchajcie, to jest hit, bo IKEA po prostu promuje pewnego rodzaju konsumpcjonizm, bo te rzeczy, które są w paczkach, w takich pakietach, wychodzą po prostu sporo taniej niż gdybyście chcieli to kupować pojedynczo. No więc właśnie, żeby już jakby nie przepłacać, no to wzięliśmy taką paczkę, to są 4 talerze, one mają wymiar, słuchajcie, 30 na 18 i to kosztowało 50 zł, o ile się nie mylę, no i nie mylę się. Także wiecie, jak ktoś przyjedzie, no to właśnie na przykład, nie wiem, tutaj ciasta, czy jakieś, nie wiem, wędlinki, sery, coś takiego będzie można poukładać. Już nie mam gdzie tego odkładać, słuchajcie, muszę się zmuszyć trochę, żeby nie doprowadzić zaraz do katastrofy. I ostatnia rzecz, którą tu mam, to rzecz, którą kupiliśmy dla naszych sąsiadów, ale może kogoś to zainspiruje. Jeżeli chcecie sobie fajnie uporządkować rzeczy w szafie, to tutaj są takie fajne koszyczki. I to, słuchajcie, miało mega spoko cenę, dlatego że jakby jedna paczka tego kosztuje 20 ziko. Kupiliśmy tego kilka sztuk na prośbę sąsiadów. Także tak, zostawię to tam w tej torbie, żebym mogła im to potem przekazać. Tyle, jeżeli chodzi o IKEA. Niby pierdółki, słuchajcie, a na paragonie 500 zł. 500 zł, Andrzej. 500. Dobra, Andrzejek, chcesz przetestować tego szota na odporność? To zapraszam tu do mnie. Będę odporny na ciebie. Ha, ha, ha. Jakiś ty, jakiś ty dowcipny. Z tej strony? Nie wiem, ale mnie kopłeś prądem. Super, co? Pasuje to do mojej dzisiejszej fryzury. Nieogarnięte. Co z tym mam zrobić? Wypić. To się już tak wymiąchałam. To tak na raz? No, jak shot, to chyba tak. Ja mam na odporność imbir, kurkuma. Ja też to wziąłam smaki. Imbir, kurkuma, ale wziąłam też sobie... Oj, ale troli imbirem. O, beskitu. Ale wziąłam też drugi. Zimny może byłby lepszy. Z guaraną. To co, pijemy, czy próbujemy chłodzić? O kurde. Ale daję imbirem. Masz taką minę, że nie wiem, czy chcę to pić. Jak... To pewnie jest dobre na chorobę lokomocyjną, albo jak się pływa na żeglówce. Myślisz? No. Cukierki imbirowe się bierze na żeglówce. Ale mocny fest. Teraz się boję to wypić. Dobra, nie mogę być miękka faja, jak Andrzej pije, to ja też piję. Ale niedobre. O kurde.
paskudne. Jakie mocne. Ale to piecze. Ale niedobre. Fuj. Dobra, jeżeli chcecie się upodlić troszeczkę, to jak najbardziej, to jest właśnie piurella, ten shot. Imbir kurkuma. Ale weź mi przynieś od razu tą butelkę wody, co tam stoi. Ale jeżeli nie chcecie się upadlać i nie jesteście obłożnie chorzy, to nie wiem, czy chcielibyście to pić z własnej nieprzymuszonej woli. Ozu, kiedyś miałam taki odpał, słuchajcie, że zamówiłam sobie zrobiłam sobie detoks sokowy. Zamówiłam sobie chyba soki na 2 albo 3 dni, z czegoś takiego, co się nazywa Natura Cold Press, chyba tak. I te soki, które były na bazie owoców, albo warzyw i owoców, były spoko, ale niektóre były takie właśnie bardzo warzywne. Właśnie z imbirem, z chili, z pieprzem i niektóre były po prostu paskudne. Dobra, teraz już się nie cieszę, że kupiłam ten z guaraną, dlatego że on też jest na bazie imbiru. Więc pewnie będzie tak samo ohydny. No ale dobrze. To byłoby wszystko w tym filmie. Takie nasze wojaże sklepowe. Bardzo Wam za ten film dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!